Dobra, halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czechu i witam was w kolejnym odcinku. Moi drodzy, znajdujemy się w latarni, na tak zwanej latarni. Wybiłem bandziorów, ale słuchajcie, co się działo? Masakra. Masakra. Mam mega dużo rzeczy do powiedzenia. Tak, najpierw może zacznę od tego, dlaczego jestem w latarni. Nie pamiętam, gdzie skończyłem ostatni odcinek, bo on był 2 dni temu. Zaraz nie wytrzymy. Zaraz nie wytrzymy. Pójdzie taki slap. No, proszę, Grojus, mnie nie stresuj z żadnymi zacinkami. Warto, słuchajcie, najważniejsza rzecz. Czemu się tu znaleźliśmy? Ponieważ, słuchajcie, przy zapisie zrobił się niekompletny zapis, którego nie mogłem wczytać i straciłem 2 godziny progresu, więc od teraz będę pamiętał, zawsze warto jest przynajmniej mieć dwa zapisy. Na zapas 2-3 zapisy, dlatego nazwiemy sobie Cox 1, Cox 2, Cox 3 i będziemy sobie zapisywać na zmianę. Bardzo ważne, bo w innym wypadku no ja stracę praktycznie kilka godzin progresu z gry, co jest niefajne, bo no to jest niefajne po prostu przechodzenie czegoś powtórnie, kiedy oczywiście się czegoś nie chce. Druga sprawa, słuchajcie, jest taka, że o, Corinis. Druga sprawa jest, słuchajcie, taka, że właśnie przed chwilą nagrywałem odcinek, to mi też wywaliło przez przypadek, w sensie zacięło się, wywaliło mi grę znowu. I w momencie, kiedy był jakiś lag gry, ja mam taki mały przycisk pauzy, i koło tego mam wielki przycisk zatrzymaj nagrywanie, nie? I koło tego jest taka pauza. I ja chciałem kliknąć tą pauzę, ale przez to, że gra się na chwilę zwiesiła, to ta myszka i cały komputer przez grę, która się zwiesiła, no to przeskoczyła mi nagle i kliknąłem zatrzymaj nagrywanie i nie chce mi się tego montować, to se zacznę po prostu od nowa, tam nie było jakieś gigantycznie dużo, nie jakoś gigantycznie dużo nie gadałem w tym sensie. No i trzecia sprawa, słuchajcie, jest taka, że jak mnie wykręciło, słuchajcie, w kręgosłupy, to jest masakra. No nie będę ukrywać, że wczoraj to była absolutna tragedia. Jeśli chodzi o w ogóle robienie cokolwiek, tragedia. Dzisiaj już słuchajcie, w miarę lepiej, dlatego nagrywam dzisiaj odcinek, chociaż też za dużo nie zrobiłem, bo spałem do 17? Coś takiego, ale to z tego względu, że wczoraj też była walka Mike'a Tysona z jakimś tam innym Bobem. Oglądałem walkę, taka, nie wiem, tak walka jak walka, co obejrzałem, ale z tym kręgosłupem to tragedia była. Jeszcze kurwa, jeszcze chciałem, mówię, no to co mam zrobić, no ani to pograć, ani wyjść, ani nic zrobić, to przecież skręca mnie, nawet kąpać się nie mogę, bo mi tak napierdala wszystko. To mówię, chociaż sobie bym głowę zajął nagraniem odcinka, nie? A tu słuchajcie, się okazuje, że no Gothic wywaliło mi giereczkę. No i sobie nie nagram odcinka. Więc co? Więc stwierdziłem, że pierdolę to i sobie dopiero dzisiaj nagrałem. Dzisiaj też mnie napierdala wszystko, więc jakby ten odcinek był a jakim średniakiem, to musicie wybaczyć. A tu w ogóle znalazłem właśnie takie. Tu dalej oczywiście nie odkrywałem, tylko zabiłem, oczyściłem tą. Aha, jednej rzeczy nie zrobiłem. Do tych braci miałem iść i to ogarnąć, ale no już chuj, zacząłem odcinek to. No, mamy tu dużo krwi i ludzkich zwłok, co? I jakieś takie dziwne dźwięki słyszę. No nie będę ukrywać, że nie podoba mi się to. One-shoty dostaniemy od jakiegoś boba, czy co jest? No, na pewno nie jesteśmy na tyle silni, by tam iść, jeżeli tu coś się dzieje, szczerze mówiąc. To jestem o tym święcie przek... Ja się przez chwilę zląkłem, bo nie mogłem zapisać gry. Mówił, jaki event, smok, nie? Czy coś takiego. Dobra. To co tu się dzieje? Krew, krew. Po krwi idziemy? Czekajcie, może tu coś będzie. Nigdy tu w sumie... O, do jaskini. No, to trochę kwaśno. Wilki. I wilki, szczerze mówiąc, to ja bym zabił. Nie mogę mapy otworzyć? Kurwa, no ja nie mogę. Pewnie, że mapy nie mogę otworzyć, bo ja nie kupiłem mapy, tak? Mówię, że strasznie dużo rzeczy nie ogarnąłem, bo wcześniej kupiliśmy mapę, nie? No, tak by... Tam się coś dymi, mam wrażenie. Chodź tu. Dwa wilki to już sporo wilków. Nie będę ukrywać.
Więc jak się razem na mnie rzucą, to może być ciężko, ale te skóry potrzebujemy z tych wilków, więc jakoś losowo będę zapisywał. Ważne, żeby w miarę coś szybko to te zapisy robić, bo w innym wypadku powiem wam, Ojdzik jest też mocnym zawodnikiem. Na szczęście, jak mam łuk, to może nie będzie mnie w stanie stanować. Dobra, jest Gites. Dobra. Tam coś jest. Nie wiem, co tam jest. Fajnie było coś zjeść. Dobra, te potki próbowałem sprzedać, ale one są, no nie będę ukrywać, nic nie warte właściwie. Jak próbujesz je sprzedać, jak próbujesz kupić, to 100 golda, jak próbujesz sprzedać, to są warte 8. Więc potki na sprzedaż to nie jest dobry pomysł. Tu jest kretoszczur. Olbrzymi szczur znaczy się. O. No, ale to nie są... Warg? Co jest warg? Chyba się przekonamy, co? Jak już tu jesteśmy. Szkoda, że nie mam tej bagienne ziele. O proszę, opłacało się. Nie wiem, ile jest warte bagienne ziele i co z niego mogę robić. Znaczy skręciory pewnie. 10. Tylko pewnie sprzedamy po jednym, bo te kurwa, te ceny w tym gotiku to... Czy to się nie da? Nie wiem, jakim cudem jak kupię mapę. Próbowałem jak temu, jak w jedynce temu chłopowi nakopać. Ale ten akurat był silniejszym zawodnikiem. Nie ma czego plądrować. Warg. Może to jakiś taki większy wilk jest? Może to wilkołak jest? Dobra, mgła równa się bagienne ziele. Bagienne ziele równa się koks jaranko. Koks jaranko równa się... Bezi w wolnym tempie, co nie jest najlepszą opcją. Ale może są jeszcze jakieś inne fazy. No, idziemy nakopać wargowi. Warga, chodź tu, kurwo jebana. Dobra, no co? No to tak. Ciekawe. No to co? No to nie idziemy nakopać wargowi. Nie, no to tak myślałem, że to jakiś taki wilkołak. To brzmi jak wilkołak. Ale no... Jesteśmy do dupy. Nie będę ukrywać. Jesteśmy kurwa tragiczni. Czekajcie, skąd my przyszliśmy? Bo już kurwa... Ty, zgubiłem się. Halo? Ej, nie, gdzie... Aha, stąd. Dobra, wszystko wiem. Dróżką w lewo, jak ten, będziemy się cofać. Tylko chciałbym zobaczyć, gdzie my jesteśmy. Niestety nie mam mapy, bo... Powiem wam szczerze, z mapą było... No... Aha. Aha. Okej. Okay. Po prostu... To jest droga w prawo, spoko. Nie wiem, co jest dalej. Idziemy dalej. Tak, nie mam co robić. Znaczy mamy, jakieś musimy tych braci ogarnąć, ich podburzyć znowu, żeby ich okraść. 10 golda w Kiermanie, to zawsze 10 golda. Musimy wrócić, kupić mapę, oddać skóry, zrobić questa. No tak, pewnie, że tak. Od razu 17 wargów. Prozne. Gonią mnie? Chyba nie, co? Mam nadzieję, że nie, ale wolę biec. Dobra, to do tej jaskini, choć ona kurwa też nie wygląda no, najbardziej. A, jeszcze mieczyk oddać do tego chłopa. W sensie, bo ja zabiłem tego orka. Znaczy, ja zabiłem orka, to też jest mocne. No nie mam nic wspólnego z zabiciem tego orka, po prostu. Inne chłopy zabiły orka. Wiesz, żeby byłyby tu cenne rzeczy? A ja stałem obok i zajebałem mu broni i dzięki temu oddam temu chłopowi. No zginę, na bank zginę. Dobra, i tam jest jaszczur. Tego Miltena, czy jak on tam miał, kurwa, to nie, Mika. 100 z czaszek na samym... O, co to jest, gdzie? No, to takie są właśnie, kurwa, te gotikowe jebane zapisy. Tragedia jest, ta gra jest tak pobugowana. Co to jest? Aha, cieniostwór, no to ciekawe, że tu jest cieniostwór.
No dobra, to co? Ewakuacja. Nie mamy szans, umówmy się na cieniostwora. Ty, ja źle poszedłem chyba, co? No pewnie, że kurwa. Znaczy dobra, tam sobie można dojść w prawo i tego. I gitas, tylko słyszę, że chłop mi depczy po pupce. Nie no, wyjdź, 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 bez koko, koko. Dobra, się rzucił na mnie, to co? Wyciągam, dobieram łuku, bo ten miecz jest do... Miecz jest średni, łuk jeszcze oddala i potrafi, że anulujesz jakby autosa tego chłopa, więc... Łuk jest OP. I na odległość, zanim on podejdzie, już mi sprzedasz 3 hity. Dobra. Mamy kolejny poziom, trzeba by było coś ogarnąć, jak na przykład... Skradanie się jest dobrą opcją. W ogóle tak szczerze wam powiem, że nie wiem czy... Znaczy ja widziałem, że patrzcie, smoczy korzeń daje nam tylko i wyłącznie 2 siły, a jest warty 500 i potrafię go sprzedać za 150. Znaczy za 2 za 150, czyli po 75. Szczerze, kompletnie się nie opłaca jeść je, bo możesz je sprzedać, a potem jak po prostu będziesz miał dużo siana, to je kupić. Tylko sprzedać to u jednego jakby tego kupca, nie? 300 IQ. Miałem sobie te posmażyć i wcale też zapomniałem, bo smażyłem wcześniej, no. Ale no mówię, musiałem wczytać 2 godziny wcześniej. Tam, nie no, 2 godziny nie, tam był godzina straconego zapisu było. Ponad godzina tam. Nie wiem ile dokładnie. Ponad godzina. Pewno 2 godziny pełne nie było. Ile z tego mięsa, bo już... Dobra, 2. 1. 2. Czym? Czym? Dobra, także do miasta wracamy. Wracamy do miasta. No i tam robimy te questy i przy okazji w sumie możemy... A tu co jest na górze? No dobra, jak już tu jestem w sumie. Tu jest do Korinis, a tu? Idziemy tam? Idziemy. W sumie tu nigdy nie byłem, więc tam jest wieża Xardasa. Kurwa, daleka ta wieża Xardasa jest. Nie mam tej mapy, co mnie wkurza najbardziej. Mam taką ochotę eksplorowania. Tu można jakoś pozyskakiwać? Nie, nie chuja. O! Witam, witam. Ty też uciekłeś? Dlaczego tak uważasz? Inaczej po co byś tu przychodził? Przecież tu nic się nie dzieje. Więc co tu właściwie robisz? Jedynie tutaj odnajduję spokój. W mieście czuję się zniewolony i zaszczuty. Nie musisz pracować? Wszystko, czego potrzebuję, zdobywam sam. Robię strzały, a natura dostarcza mi pożywienia. A więc jesteś myśliwym? Można tak to ująć. Zabijam jednak tylko po to, by mieć co jeść, nie dla pieniędzy. Może mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Właściwie czemu nie? Mogę ci pokazać, jak się posługiwać łukiem. No i zajebiś. Łuki? A co to daje? Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Proszę bardzo, może kawałek pieczystego? Z przyjemnością. Chętnie. Proszę, najprzedniejszy udziec kretoszczura. Według mojego własnego przepisu. Dobra. Nie wiem, co daje nam łuk plus 5, whatever. W sensie łuki zielone. W sensie tym dłużej... Aha, to chodzi o to, że tym dłużej używam łuku, tym bardziej z niego siekam, tak? I tym bardziej z niego siekam, tym bardziej z niego siekam. Czyli tak samo jak z tym mieczem, wydaje mi się, że tak to działa. Natomiast to chyba nie ma sensu się za bardzo uczyć tego łuku. Może tym więcej z niego strzelam, tym bardziej on jest celny, albo whatever. To by było ciekawe. W sensie, ale nie, szczerze mówiąc, no nie podejrzewam Gothica 2 o kurwa takie osiągnięcia technologiczne. Dobra, to w pizdu poszliśmy daleko, to jest... Jesteśmy gdzieś, nie wiem, na zadupy jakimś. A najgorsze jest tu, o,
Jednak coś znaleźliśmy. Dobra, i tak musimy w sumie zbierać. Dobra. W sumie to nic kurwa nie zrobiłem na tym poza odcinkiem. Bo wszystko co porobiłem, to potem wczytałem i zrobiłem trzy rzeczy i zapomniałem porobić resztę. To zioło chyba zbierałem wokół twierdzy, wokół Korinis, wokół miasta. O, pierścień. Ty, to akurat może być koks tutaj. Skórzany mieszek, zwój. Uj. Ogólnie to ma to trochę sensu, że na przykład taki chłop jest martwy tutaj, nie? Bo powiedzmy, jakby był martwy gdzieś na drodze, no to znaleźliby go. I już by ktoś se podniósł i rozszabrował chłopa. A tak po prostu nikt tu jeszcze nie wszedł. Ma taki sens. A chciałbym do tego alchemika, Konstantino chyba się nazywał, zanieść mu te rzeczy. Rośliny. Tylko nie chce mi się opracowywać tego. Myślę, że poza odcinkiem sobie pozbieram te roślinki. Wszystkie, żeby mu oddać, bo to nie ma chyba za dużego sensu tak, żeby zbierać i tego. Dobra, weźmy je, striggerujmy, one pobiegną na nas. Kaka. Dobra. One są szybkie. No właśnie. Kurwa. Za szybkie. Jak Robert Kubica w zakręcie w 2009 w Kanadzie. Nie, no nie wiem, czy to był 2009 w sumie, ale wiem, że Kanada. Chyba. Kanada? Chyba Kanada. Proszę, zabij szybciej niż on zabije mnie. Dzięki. Jedna bestia mniej. Ty one shotted. Bo ja bym się tam jeszcze udał, jak już. Tu i tak już dalej nie ma gdzie iść. No nie, to bym się, oj, w ogóle to bym sobie zapisał na Koks 2. Właśnie teraz będę musiał pamiętać, żeby zapisać na dwa zapisy, co mnie wyjątkowo wkurza. Nie dość, że w tej grze trzeba zapisywać co 3 sekundy, to jeszcze na 15 zapisów. Pomocy! Ale celniutko. Nie no, mocniej, strzelaj, zabij! Ty. Niklas jakiś szczawik z miecza. Jedna bestia mniej. No, save. Poteczka? Nie, damy radę. Chyba. Tu też czaszka, nawet tu? Co jest? Wszędzie czaszki. Okolice Korinis niebezpieczna być. Może tu coś w krzakach ukryte. No i męczyłem się na darmo. Chociaż tu jest jakieś zejście w dół. No ale to tam już byliśmy, tak? No byliśmy. Ciekawe kiedy wejdziemy na etap, w którym będziemy mogli... A takiego cieniostwora rozdupić trzema hitami. Bo później zgaduję, że... Później ogólnie zgaduję, że... Bo na przykład jak teraz sprzedamy to, co mówiłem, ten smoczy korzeń, to się chyba tak nazywa, co daje nam plus jeden siły. Jak go sprzedamy teraz, to... no to zyskamy sobie 150 golda, które jest dość przydatne, a potem właściwie możemy to odkupić, nawet mimo tego, że to kosztuje w teorii 500, to możemy po prostu to najzwyczajniej w świecie odkupić w przyszłości, bo pewnie... Pewnie takie 500 golda to będzie tak samo jak pamiętam w Gothicu 1, no nie? W sensie na samym początku już powiedzmy 100 to było giga dużo. No a potem to takie 100 to było to na te 10 tysięcy, które miałem, to by taki to zgaduję, że tutaj będzie tak samo. Dobra, dziwo, przeżyliśmy, poszło nam dobrze, zrobiłem coś w tym odcinku, pogadałem sobie, no jestem z siebie dumny. Nawet questa zaraz zrobimy, jeszcze oddamy. Smoczy korzeń, kolejny! Proszę, tu już jest 225 golda. I 1500 jakbym chciał odkupić, ale...
225 golda? No, chyba biorę 225 golda, gościu. Ty, a ten chłop, czemu to jest jeszcze? No właśnie, bo to jest jeszcze ta Sara. Z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu. Ty, a tu nie byliśmy chyba. Potem. Czego tutaj chcesz? Odejdź! Wynoś się stąd! No, no wynoś się! Jest jeszcze jedno miejsce w Korinie, gdzie nie byliśmy, mianowicie tutaj. Tutaj? Tak, tutaj po prawo. To jest jakieś karczma chyba. Nie byłem tu jeszcze. I próbował pojednać ich ze sobą. A chodź, ty. Jednakże... Baltraus. Hilnij mnie. Dobra, git. Chociaż też z punkiem można w sumie, ale... ile mamy skór? Powiedz, że 6. 5. Kurde, będę musiał jeszcze wyjść i upolować, albo kupić skórę i muszę oddać. Ile taka skóra kosztuje? Ale tam 15. Można kupić. No, z tym chłopem jeszcze nie gadaliśmy. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść, o ile cię na to stać. W miejscu tym ład i chaos współistniały w harmonii. Tak oto. Przedajemy mu? Nie, może mu nie. Jak idą interesy? Lord André rozdaje piwo za darmo na placu Wisielców. Byłem. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Coś z nimi nie tak? Niektórzy z nich naprawdę mogą cię zdenerwować. Taki na przykład Valentino. No nie mogę znieść faceta. Ale niestety nie mogę sobie wybierać klientów. Potrzeba mi każdego szelonga. Ukradziono mi całe oszczędności. Nawet moje srebro. Valentino dostał na tak zwaną... W jaki sposób mogę się dostać do górnego miasta? A, chociaż musisz nie wiem, czy po tym zapisie jest... obywatelem tego miasta. Znajdź jakąś pracę. Popytaj może robotników w dolnym mieście. Jeśli to nic nie da, możesz również skontaktować się z lordem André. Znajdziesz go w koszarach. Zauważyłem dwie rzeczy, że jak się to tak to strasznie wygląda dziwnie na odcinku, jakbym miał barki. Mają wstęp do Wyzyń żyje. To jest pierwsza sprawa. A druga taka, że nie wiem, czy nakopałem dom Valentino w sumie. Jak lodu i nie musi nic robić. Co więcej, chwali się tym na prawo i na lewo. Czy ja nakopałem Valentino po tym sejwie? W sensie, jak czytałem, bo na pewno sporo pije i zwykle siedzi aż do zamknięcia, po czym wytacza się nad ranem na ulicę górnego miasta. I tak dzień w dzień. Dobra, to wiemy tutaj w ogóle informację, że Valentino ma pizdę się. Podobno to w większości mieszkańcy portu. Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca. Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. Jeden z kupców, gość imieniem Hakon, opowiedział mi ostatnio dziwną historię. Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie, aż nagle przestał go widywać. Pytał się nawet o to członków straży. No to słyszałem. Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować. No nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale to chyba jakaś bzdura. Korinis to niebezpieczne miejsce, a i za jego bramami czyha na człowieka wiele zagrożeń. Chłop ma jakiś model taki. Bestie i bandyci, to proste. No nie, jakiś taki dziwny model ma. Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. Taki cienki. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szynkwasem, tylko przez chwilę, a tym łobuzom to wystarczyło. Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa. Dobra, no, że... Okej. Interesujące. Ty, w ogóle wy tu czas widzicie. Która jest godzina, o której nagrywam was. Dobra. To można Valentino nakopać jeszcze raz. Tylko Valentino jest kurwa ciężkim przeciwnikiem, wam powiem. Valentino to jest kurwa... No chyba musimy nie nakopalić i powiedz szczerze. Więc dobra. Nakopać Valentino. Jeden. Ja może Konstantino sprzedamy, ten kosmoczy korzeń i on na przykład da o wiele więcej. Jeżeli sam nie potrafi... O, mam?
Mam wszystkie rośliny, które miałem przynieść. Co? Żartujesz sobie ze mnie, tak? Na Adanosa! Wszystko tu jest! Kto wie? Może pewnego dnia będzie z ciebie jednak porządny alchemik. Mogę teraz zostać twoim czeladnikiem? Jeśli chodzi o mnie, to tak. Harada obchodzi tylko to, czy w razie ataku orków będziesz w stanie bronić miasta. Uważa jednak, że jesteś tchórzem. Bosper nie chciał nic powiedzieć o twoich zdolnościach. Myślę, że sam chętnie widziałby cię jako swojego czeladnika. Dobra, to jeszcze ty, to właściwie to dzisiaj już zostajemy czeladnikiem. Odmówienie udzielenia zgody z takiego powodu jest niehonorowe. Jeśli jednak wszyscy pozostali mistrzowie wyrażą Torben, to bardzo dał ci swoje... Jeśli chodzi o Matea, to aby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta, czyli powinieneś... Dobra, ty. No to... Zajebiście, tylko nie wiem, czy ja nie oddałem tego smoczego korzenia jednego. Smoczego czegoś tam, nie wiem, jak to się nazywa. Wydaje mi się, że oddałem, kurwa, jak po pierwsze, jak zajebiście krzywo siedzę. Po drugie, no, zajebiście krzywo siedzę. Wszystko napierdala później. I teraz też pokaż wszystko mi wszystko towary. Stop. Muszę zrobić. A z morza wyłonił się lot. A na dobra. Powstało wszystko, co żyje. Dobra. Rośliny i zwierzęta. Dobra, Gites. Chyba oddałem mu, no, oddałem mu jeden niestety smutny korzeń. No tak, już jeden mu oddaliśmy, to chyba Konstantino nie umiera zbyt szybko, więc oddamy mu wszystko. On nam za to da wpis Dusiana, co jest koks. 350 golda. To już, moi drodzy, są nie przelewki. Dobra. Musimy jeszcze jednego wilka zabić, a teraz Haradowi w sumie... Czego chcesz? Haradowi oddajemy mam broń orków. Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Jednak to zrobiłeś! Znakomicie! Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Nie no kurwa, ale mi oddajesz, ja ci tylko pokazałem, rozumiesz? To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod ale to są chuje kradziejskie. Przydałby się na... Jeśli chodzi o mnie, ale... Torb... Dobra. Już ja wszystkich wiem, no. Co? Dobrze. Nie śpiesz się. Brian będzie tu. Nie za bardzo wiem, co... O czym była mowa, ale kit z tym. Do Jacka powiedzieć mu, że może iść na jebaną wieżę. Tego nie powtarzaj. Czego jej już... A będzie jeszcze gorzej. Ciekawe, jakie są mody tego Tika. Mod na różne efekty jarańska. To był mod dobry. No, na pewno jeszcze sobie kiedyś zagramy. Gdzie jest ten Jack? Garvel, robotnik. Jacka potrzebuje. Gdzieś tu był ten Jack. To tu był Jack? Tu był Jack, chyba po prawo to jest Jack. Cześć Jack. Hej, ty. Nie musisz się już martwić o bandytów zajmujących twoją latarnię. Naprawdę? Świetnie. Nareszcie mogę wrócić do pracy. Chodź ze mną do latarni. Jest z niej wspaniały widok na morze. Ale właśnie, jak tam kurwa iść do ciebie do latarni? O, przystań. A to już było. Dobra, no nic, to widzę kurwa, tak temu Jackowi to taką przysługę przyjacielską odbyliśmy. Ja myślałem, że chłop mi zapłaci, czy coś, a ja za darmo z 20 minut biegałem, no nic. A no tak, chciałem powiedzieć, że dobrze, że mamy dużo złota, natomiast no to złoto zaraz zniknie, bo właśnie muszę kupić mapę, więc chuja, nie złoto mamy. W ogóle ten pierścień, co on daje? Premia many? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Ale ten, o kurwa, to jest warte 10. 10 many za 1000? Dobra, sprzedaję to w pizdu to. O. Mam informacje dotyczące orków. A to przypadek. Słucham. Utknęli w górniczej dolinie i wygląda na to, że już tam pozostaną. Nie wiem, skąd te informacje, ale strzegą przełęczy. Dobrze,
jeśli dowiesz się czegoś... Niektóre problemy same się rozwiązują. Co do tego orka za miastem? Tak? Nie przejmuj się nim. Straż da sobie radę. Dobrze. Jeśli dowiesz... Ode mnie nie orkowie! Się... Największy problem w tym... Nie i tak nie. Dobra. Los na 100 expa. Wiem, że ten... Niektóre problemy same się to nie jest Diego, to jest Larys. Larysowi mam coś przekazać jeden. Ty, a Larys w poprzedniej wersji to nie był łysy czasem w Gothiku 1? Ja myślę, że Larys był łysy. Dobra, musimy kupić mapę na pewno, mapa terenów Korinis. Konkretnie trzeba to kupić. Mapę miasta to nie, bo akurat znam ją na pamięć. Przyjdź do mnie później. Dobra, dobra. Fajnie by było też ogólnie sprzedawać wszystkie rzeczy u jednego ziomka. Bo by było potem łatwiej. Da, a tu nie ma myszki, też nie mam za bardzo jak to wszystkiego pokazać. Tam jest jakiś troll u góry. Po prawo jest jakaś, tam są chyba magowie. Po prawo to jest chyba farma Onara. Wcale mnie to nie dziwi. I no i tu jest Xardas. Tu trzeba odczekać. No dobra. Jakiś wielki statek. A to tak sobie tylko... Odłóż tę broń. Żartowałem. Koledzy. Da, sorry w ogóle za frapsa znowu, ale no powiem wam. Schowałem broń, rozumiesz? Odłóż broń! No proszę, jednak można. Ale po tym resecie i lagach jakiej coś to coś z tą grą jest nie tak. Dobra, Larys. Ej, ty. Valtras mnie przysyła. Valtras mnie przysyła. Valtras. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Valtrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Nie wiadomo już, komu można ufać. Właściwie może być go tylko żal. Wiecie co? Dobra, nie chce mi się na razie tego robić. Jest 32 minuty odcinka w sumie. Więc wydaje mi się, że nie zakończymy jeszcze, bo mam do zrobienia jedną rzecz. A to jest taka idealna rzecz na koniec, bo mianowicie muszę zabić jeszcze wilka. A i tak, co ja przypadkiem te wszystkie bronie wyciągam? Ten chłop wyjebane ma, widzę. No i dobrze. Jest jeszcze taka jedna rzecz, którą muszę zrobić na koniec odcinka. Zabić wilka jednego i potem zanieść skóry do Bospera. Taka jest misja. Poznałem Valentina. I? Sprawiłem mu tęgielanie. Zasługiwał na to. Podczas naszej małej sprzeczki znalazłem przy nim ten pierścień. Możesz go przekazać następnej osobie, która da mu w mordę. Było dokładnie tak, jak mówił. O, ja przypadkiem jakieś questy w ogóle robiłem, co jest? Ja sobie chyba tak dla beki mu nakopałem, byłem w kurzu. Nie wiedziałem, że ja tak mam robić. Wąski, niezbyt ciężki woreczek. Wartość 10. Jezioro 10 sztuk złota. Wartość 100. Jeżeli on to nie wiedział, nie mogę mu pomagać w ty. To było oczywiste. No to tak już biedni nie jesteśmy. Pokaż co ja dostałem, gdzie to jest. O. Broń przed bronią. Ja się wystraszyłem, że zaraz mi wszyscy nakopią. Bo sobie coś mi sklikłem. Dobra. Do przodu. Nie wiem już w co. Bo i tak będę na off odcinku. W sensie poza. Kurwa, ja muszę po polsku zacząć. Nauczyć się mówić. Poza odcinkiem i tak będę polować na wilki. Więc równie dobrze mogę też popolować se teraz. Bo i tak będę to robić poza odcinkiem w sumie. A to są jakieś szczawiki, te krwiopijce. A z nich nie powinny skrzydła wyparać? Chyba, że to Bosper musi nas nauczyć. A ile mam punktów umiejętności? 10.
No to jeżeli Bosfer nas nauczy zbierania z innych zwierzaków, jeżeli tylko skór, to spoko, to biorę. Się zawsze przyda, zawsze dam jakiś goldzik. Wydaje mi się, że się zwróci ogólnie. Mogę się mylić, ale co to jest? No to wygląda na skurwa dinozaury jebane, więc ja pas. Z nich skóra ile musi być warta? Albo z cienią skóra pewnie. 250 golda skóra z cienią stwora. Kurde, jestem ślepy i jak mam tak daleko i tak siedzę taki przyjebany, to nic nie widzę. Muszę przybliżyć. Dobra. Mamy wilki, tylko kurwa trzy są. Ewakuacja, abordaż. Abordaż. Kurde, nie uda się. Gdzie były te wilki? No, widzę. O! Kurwa. Dobra. To naprawdę chyba będzie lepiej jak zacznę do nich strzelać po prostu i się z nimi napieprzyć. No. O. Nakopałem im do dupska. Dobra. Wszystko cofamy, oddajemy Bosperowi. I właściwie już możemy zatrudnić się jako czeladnik. Co wybierzemy? Bycie łucznikiem, się myśliwy. Jak pójdę drogą jakiejś takiej dedukcji. Myśliwy. O, wszystkie te rzeczy są, wydają mi się spoko, no nie? W sensie, ja lubię być myśliwy w Gothiku. Ale wydaje mi się, że najbardziej chciałbym zostać alchemikiem. O tym było wiadomo od dawna. Bo będę mógł robić różne rzeczy, potki z Afriko. I wydaje mi się, że to się o wiele bardziej mi opłaci. Mateo. O tym było wiadomo. Musiały pojawić się. Kowalem? Może kowalem też się opłaca zostać. W zupełności się z tobą zgadzam. Nie można wierzyć we wszystko. Co do tych wilczych futer? Mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się trudno do tej pracy. W to uwierzyć. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zadłużonej komnacie? Chyba. Nie wiem. Nie może tak dalej być. Czy zgodzisz się, żebym zawarł umowę z innym mistrzem? A, miałem nadzieję, że będziesz pracował dla mnie. Ale skoro tego chcesz... Czy to znaczy, że mnie poprzesz? Jeśli pozostali mistrzowie nie zaprotestują, tak, ale na pewno byłbyś dobrym myśliwym. Nie zasłużył sobie na to. Dobra, pokaż mi jeszcze sobie towary. Łuk, łuk. A zręczności 15 chyba. Strzały, czy chcę kupić strzały? Mam 59. Pierścień zręczności. No fajny, ale 500 nie zapłacę. O, w ogóle sprzedaliśmy mu skóry i tu są skórzany pas. Ze skórzaną zbroją. No fajny, ale 250 golda kurwa nie wydam na to, nie. Jakiś pas zajebany. Dobra, czy sprzedanie... Aha, stop. Koniec. Takie kosmetyczne rzeczy jak na koniec odcinka, bo już nie chcę kontynuować fabuły. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Chcę zostać twoim czarnym. Hej! Harad uważa, że Torben, a Matt, a może tym było wiadomo od dawna. Podejmij dobrą. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Chcę zobaczyć, za ile sprzedam. Kurwa, no i było dobrze już. Pierścienie. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Premia ma 150 warty 1000? 38. 150? Nie, no to nawet tego nie sprzedaję, bo chyba...
Te bronie mogę posprzedawać, Wymagana siła, to nie. Siły na pewno nie idę w siłę, więc. Że cztery mam i ty! Po 75 ty mieczy. Słyszę o tym po raz pierwszy. O kurde. No bo są dobre. Wymagana zręczność 20, premia do tego i obrażenia. A to sprzedaj. Kusza! Ty, żeby używać kuszy, jest po. Siła. Nie wiem już w co wierzyć. Aha. No popatrz. To może siła jednego OP jest. Mam swoje zdanie na ten temat. Ale wraz z nią posłuchał niewłaściwie. Nie no, ja właśnie siłę. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. No popatrz, już mi lepiej. Dobra, to słuchajcie, powiem. Ty, leśna goda wygląda tak jak goblinie jagody. A nie, jest inny kolor. Przecież. No, okej. Dobra, moi drodzy, to wydaje mi się, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. No ja się tutaj pobawię jeszcze i pomyślę, co którym osiem zostaniemy. W ogóle nie sprzedałem tego jeszcze, tych pierścieni, już mam 600, więc jednak to siano trochę siada. Nie będę kupować jeszcze pasa, bo zaraz się okaże, że jakaś zbroja kosztuje 1000. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Przypominam o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, żeby wpaść na mój Instagram oraz drugi kanał, link macie w opisie. Pamiętajcie, że odcinki są o 16 codziennie, poczytam po 16, że są 15 albo tam, no nie wiem, w każdym razie są codziennie i mam nadzieję, że może uda się tak, że będziemy widzieć się na przykład cały rok. Mam nadzieję, trzymam za to kciuki i mam nadzieję, że za rok nadal mnie tu znajdziecie. Taki sobie challenge wymyśliłem w ogóle. Dobra, mam nadzieję, że się uda, ale nie wiem, wiecie, różnie w życiu bywa, coś się złamie, nie wiem, to mam nadzieję, że nic takiego, że zmęczenie albo brak czasu nie powstrzyma mnie od zrobienia tego challenge'u. Ale wiecie jak jest, może mogą przyjść wyższe siły. Dobra, dziękuję i życzę wam, słuchajcie, miłego dnia, miłej nocy i robię trzy rzeczy naraz, bo myślę o tym, co wybrać tutaj, co możesz mnie uzdrowić, co wam powiedzieć jeszcze ciekawego i jak zakończyć. No to trzymajcie się ciepło, życzę wam miłego dnia, miłej nocy, do zobaczenia, pa pa, hej, do jutra, pa. Jak zwykle, na tym gotiku to się nie da po prostu nie kliknąć zatrzymaj nagrywanie. Musisz trzy razy kliknąć zatrzymaj nagrywanie, po czym klikam się nowe, rozpocznij nagrywanie. A jak próbuję kliknąć stop, to klikam zatrzymaj nagrywanie, ten gotik. Dobra.